Na pewno będzie to ambicją prezesa Kaczyńskiego. Przecież oni ten spór z Donaldem Tuskiem toczą od bardzo dawna i nie ma wątpliwości przecież, że nikt chyba nie ma wątpliwości, że te wybory w 2023 skończyły ten spór. Prezes Kaczyński będzie dążył do tego, żeby to odzyskać. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za jego przyjęcie, no w końcu to nie pierwsze zaproszenie, ale dobrze, że się udało, panie ministrze. Mam nadzieję, że nie ostatnie. To na pewno też. Główne zadanie prezydenta Andrzeja Dudy na ostatni rok drugiej kadencji to jest blokowanie rządu, a przynajmniej stopowanie na niektórych odcinkach rządu nowej koalicji. To jest cel prezydenta? Cel prezydenta jest jeden, zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Mówi o tym konsekwentnie od dłuższego czasu. Ten rok będzie rokiem walki o polskie bezpieczeństwo. Wszystkie działania idą w tym kierunku. Mamy bardzo ważny jubileuszowy szczyt w Waszyngtonie. Później mamy dla polskiego bezpieczeństwa bardzo istotne wybory w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie i my musimy z jednej strony wzmacniać, modernizować cały czas jak najszybciej polską armię, budować sojusze i rozmawiać z Ameryką w taki sposób, żeby z każdą administracją można było współpracować. Tak zawsze działał prezydent Duda. Z prezydentem Obamą, z prezydentem Trumpem, z prezydentem Bidenem potrafił znaleźć wspólny język i apelujemy dzisiaj, i prezydent apeluje do wszystkich o to, by prowadzili politykę w taki sposób, żeby z każdą administracją można było współpracować. Obrażanie naszych amerykańskich sojuszników strategicznych na Twitterze, jak robił to premier Donald Tusk, to jest naprawdę niewłaściwa droga. Mam nadzieję, że się premier Tusk z tego wycofa, bo już w Senacie senator Lindsey Graham przyniósł wielką planszę, gdzie pokazywał, jak obraża polski premier amerykańskich senatorów. No tylko prezydentowi Andrzejowi Dudzie też wiele osób zarzucało, dokończę tylko pytanie, panie ministrze, zarzucało wiele osób, że no, zbyt mocno stawia na Donalda Trumpa, kiedy on kończył swoją pierwszą kadencję. Te gratulacje prezydenta na początku gratulował udanej kampanii prezydentowi Bidenowi. To też chwilę trwało, zanim te relacje chyba weszły na właściwy poziom. Przede wszystkim prezydent wcześniej współpracował z prezydentem Obamą i to bardzo dobrze. Pamiętamy szczyt NATO w Warszawie. Co do gratulacji, przecież to oczywiste, że były złożone w sposób właściwy, dlatego że między innymi to przecież media o tym pisały wcześniej niż papież Franciszek, a chyba nie zarzuca pan watykańskiej dyplomacji jakiegoś fopa. A przy najważniejszym, to, że jest szczególnie proamerykański, tego też mu nie można zarzucić. Nie, ale dyplomacja watykańska jest świetną dyplomacją, nie popełnia błędów. My zrobiliśmy to jeszcze wcześniej niż... No, to w ostatnich latach można mieć inne zdanie, jeżeli chodzi o chociażby agresję rosyjską na Ukrainę. Ale to już słowa samego, ale to odejdźmy od tego. To już słowa samego Franciszka. Mówię o pewne procedury dyplomatyczne, dlatego prezydent później, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, w świetny sposób współpracował z prezydentem Bidenem, a przypomnijmy sobie, że kiedy prezydent Komorowski był prezydentem, a wybuchła wojna w Ukrainie w 2014 roku, oczywiście niepełnoskalowa wojna, to prezydenta Komorowskiego nie było przy stole rozmów. Wtedy nawet minister Sikorski odgrywał większą rolę, więc to nie było tak oczywiste, że Polska będzie siedziała wśród najważniejszych państw i będzie. To do premiera wróćmy, panie ministrze. No póki co to są chyba dwa tweety premiera Donalda Tuska dotyczące postawy. Nie, to czy to republikanów, czy to jest nieprawda, panie Donalda Trumpa. Ale czy to będzie rzutowało na współpracę, czy to może być przeszkodą, problemem, nawet tak daleko idąc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski? To podszczypywanie, póki co takiego słowa chyba można użyć, republikanów i Donalda Trumpa? Nie powinno być miejsca na takie gierki polityczne wobec Ameryki. Ja rozumiem, że premier Donald Tusk jest przyzwyczajony do standardów z Parlamentu Europejskiego, bo w Brukseli spędził dużo czasu i tam niektóre frakcje są spychane na margines i te mainstreamowe po prostu w taki sposób traktują. Ale ja pamiętam 2016 rok i kampanię wyborczą. Ja pamiętam, co mówił Donald Tusk wtedy i dziś jest konsekwentny wobec Donalda Trumpa. Pamiętam te różnego rodzaju żarty. My
i mówi to prezydent Duda, nie mamy żadnego wpływu na to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest to nasz strategiczny partner i tylko on może nam zapewnić bezpieczeństwo z naszych sojuszników. Nie Niemcy, nie inne państwa, bo to one szukają bezpieczeństwa w Ameryce i to Ameryka tym państwom zapewnia bezpieczeństwo. Nie Niemcy, które wydają 1,5% swojego PKB na obronność. Dlatego jeszcze raz konsekwentnie będziemy apelowali i prezydent Duda będzie się zachował w taki sposób, żeby bez względu na to, kto wygra w Ameryce, można było dalej walczyć o polskie bezpieczeństwo. Dobrze pan to nazwał, że to są dzisiaj incydenty i dobrze, żeby się z tego premier Tusk wycofał, bo po co? No po co takie? Co dało te tweety oprócz tego, że jakiś krótkotrwały poklask najbardziej wiernych Donaldowi Tuskowi sojuszników na Twitterze? No co w sprawach międzynarodowych te zmieniła się postawa przecież republikanów. Pan żartuje, panie redaktorze. Żartuję, pan pyta, co dało? Ja mówię, co się zmieniło. No nic nie dało. Nie wiążę tego bezpośrednio, ale Donald Tusk mógł teraz powiedzieć, zobaczcie. Nie, znaczy... Pogroziłem palcem i faktycznie poskutkowało. No jeśli Donald Tusk tak się będzie zachowywał i wygra na przykład, i wygra Donald Trump, to myślę, że będzie Donald Tusk wiele ryzykował, a to będzie ryzykował w imieniu Polski. Nie ma takiej potrzeby. Nie mamy wpływu na to, kto wygra w Ameryce. Musimy działać jako Polska tak, żeby z każdym można było współpracować. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda obawia się tych zapowiedzi? To jest jeden ze 100 konkretów w końcu, które mają być w ciągu 100 dni zrealizowane. Ten czas mija już do końca 100 dni, niewiele ponad miesiąc. Czy obawia się postawienia przed Trybunałem Stanu? Szczerze mówiąc, to ja myślę, że nawet prezydent Duda może o tym nie wiedzieć, bo to jest tak śmieszny i zabawny punkt programu, że i tak nierealny, że zastanawiam się, kto mógł to wpisać. Po pierwsze, nie ma za co stawiać prezydenta Dudy pod Trybunałem Stanu, a po drugie, no, żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu, trzeba mieć większość. Oni tej większości nie mają. Kwalifikowaną. O czym my w ogóle rozmawiamy? Zgromadzenia Narodowego. To odpowiem tak. Prezydent się nie obawia, nie sądzę, żeby nawet o tym wiedział. Można jakby wiedział, przekonać. Ale jakby wiedział, to pewnie by się zaśmiał. No to jest całkowicie nierealne, ale dobrze, że pan powiedział o 100 konkretach, bo chyba 23 marca albo w tej okolicy minie 100 dni. No, zobaczymy, bo to będzie pierwszy test dla Platformy Obywatelskiej i myślę, że to będzie pierwsze zderzenie władzy z opozycją właśnie w tym aspekcie. Czy Platforma Obywatelska dotrzymała słowa z kampanii wyborczej? Bo jeżeli ktoś mówi 100 dni, 100 konkretów, łatwo będzie te konkrety policzyć. I zobaczymy, jak to rozliczenie po 100 dniach wyjdzie dla Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze... Bo jeżeli się okaże, że zrobili na przykład 13, 17 albo 22 ze 100, to Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle opozycja, czy Konfederacja... No to jeszcze dajmy czas, zobaczymy, co się okaże. To... A jak się okaże nawet, że ze 40 zrobili, to czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja będą mogły przez następne lata mówić, że Platforma Obywatelska nie dotrzymała słowa, bo w 100 dni nie zrobiła tego. Jak ktoś rzuca weryfikowalne obietnice, to musi być przygotowany, że zostaną szybko. Jest to ryzyko. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Panie ministrze, to jeszcze zapytam o pana prezydenta i w tym ostatnim roku, czy planuje pan prezydent swoje projekty przedstawiać Sejmowi, parlamentowi? Czy przy takim układzie, jeżeli chodzi o parlament, ma to sens? Czy pan prezydent planuje przedstawienie jakichś inicjatyw ustawodawczych? No chociażby część była niedokończona planuję. W poprzedniej kadencji. Oczywiście jest ta ustawa o zmianie systemu dowodzenia, która dostosowuje i wyciąga wnioski z tego, dostosowuje polski system dowodzenia i jednoczy ten czasu pokoju i czasu wojny. To jest ustawa, która wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie i prezydent już rozmawiał o tym z marszałkiem Hołownią, podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiał z innymi partiami i będzie to składał i prezydent ma nadzieję, że zostanie to przyjęte ponad podziałami, bo w sprawach... Takie sygnały uzyskał pan prezydent? Tak, rozmowa była dobra. Oczywiście trwają rozmowy nad jakimiś konkretnymi uzgodnieniami, bo takie ustawy powinny przechodzić ponad podziałami politycznymi. I to, co się na razie dziś udało uzyskać, to, że te właśnie sprawy bezpieczeństwa są wyłączone
z bieżącego sporu politycznego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, od kiedy jest zwoływana po wybuchu wojny w Ukrainie, służy budowaniu jedności wokół tych spraw i prezydent tak to prowadzi, by właśnie ten konsensus był. I jeśli pojawiają się różnego rodzaju podpowiedzi, wrzutki różnych polityków, żeby prezydent zwołał na przykład Radę Bezpieczeństwa Narodowego w jakimś kontrowersyjnym temacie, to prezydent zawsze mówi nie. Udało się doprowadzić do tego, że jest to miejsce spotkań i rozmów i budowania współpracy. Ja nie będę tej rady wykorzystywał właśnie do spraw, które budzą wątpliwości. Między innymi w sprawach bezpieczeństwa prezydent będzie składał inicjatywy. To panie ministrze, na koniec radowej części jeszcze pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. Pan długo w tej partii działał, pracował. Teraz też pewnie obserwuje, co się dzieje przy Nowogrodzkiej. To jest głęboki kryzys Prawa i Sprawiedliwości, bo po tej porażce wyborczej spadają notowania partii. Kolejne wybory przed nami, jedne, drugie, potem prezydenckie. Nie zanosi się, żeby Prawo i Sprawiedliwości miało w tych przynajmniej tegorocznych jakoś szczególnie dobrze pójść. To jest kryzys już? To jest oczywiste, że po przegranych wyborach każda partia będzie miała kryzys i to są pewne naturalne procesy. To samo widzieliśmy po 2007 roku, po tym jak Prawo i Sprawiedliwość Czyli to jest kryzys. Było. Oczywiście, ale to jest kryzys, który jest naturalny, spodziewany i każda partia, która przegrywa wybory, ma taki kryzys. I Prawo i Sprawiedliwość było w takim kryzysie po przegranych w 2007 roku, a Platforma Obywatelska była w takim kryzysie po przegranych wyborach w 2015 roku. Nie każdy pamięta, bo niektórzy pewnie byli dziećmi, którzy nas słuchają. 2015 po 2015 zdaje się, że ta partia się nazywała Nowoczesna Ryszarda Petru. Nawet przegoniła w sondażach. No, był taki moment. Był taki moment. W 16 chyba roku. Każda partia, która przegrywa wybory, wpada w kryzys. Pytanie, jak szybko będzie umiała się z tego wydobyć. Ja powiem rzecz może trochę kontrowersyjną, trochę pół żartem, że można nigdy nie wyciągnąć wniosków ze swojej porażki, a i tak dostać władzę, bo Platforma Obywatelska 8 lat nie wyciągnęła wniosków z porażki, nie zrobiła dobrego wyniku, a i tak dostała władzę, bo cały czas oscylowała wokół tych 30%, które zrobił Rafał Trzaskowski, a władzę dostała dzięki koalicjantowi. Więc wyjście z kryzysu przez Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, nie będzie łatwe, po drugie, ten kryzys jest naturalny, po trzecie, Platforma w ogóle z niego nie wyszła, a i tak dostała władzę. A mówi to koalicja. Marcin Masarek, szef generalny prezydenta Rzeczypospolitej. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Kilka minut dogrywki jeszcze przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy. Marcin Astalarek, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej, cały czas jest z nami. Ponownie pana ministra witam. O Prawie i Sprawiedliwości rozmawiamy. Mówi pan, że to jest naturalny kryzys, ale czy z tego kryzysu zdoła wyjść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński? Czy potrzebny będzie nowy prezes? Ja się staram w ogóle nie rozmawiać o Prawie i Sprawiedliwości, bo mam swoją pracę w Pałacu Prezydenckim, no, służę prezydentowi. Czasem się pan jednak zdarza coś powiedzieć. Ale jestem o to ciągle pytany, więc trudno naprawdę nie odpowiadać, ale nie jest to moją intencją, żeby chodzić i rozmawiać o Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast, moglibyśmy to tak zakwalifikować? Najbardziej, biorę to na siebie, moja wina. Jeśli bierze pan to na siebie, to... z Kaczyńskim czy bez? Uda się PiS-owi wyjść z kryzysu? Z jednej strony prezes Kaczyński spaja cały ten obóz i ta partia została zbudowana w taki sposób, że nie da się wygrać w niej wyborów bez prezesa Kaczyńskiego, nie da się zostać nowym prezesem. Ja mówiłem, że jest to swego rodzaju prywatna partia prezesa Kaczyńskiego. On ją zbudował na autorytecie świętej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On zbudował jej struktury, przetrwał najtrudniejsze momenty, takie jak po Smoleńsku. I prezes rządzi i zrobi z tą partią, co będzie chciał. I sukcesja, nie tylko w partiach, ale widzimy to też na przykład w wielkich firmach polskich milionerów albo miliarderów, to jest bardzo trudna sprawa. I teraz, jeżeli popatrzymy w perspektywie kilkudziesięciu lat,
bo rozumiem, że takie są ambicje prezesa Kaczyńskiego, żeby coś, co stworzył, środowisko polityczne, partia, nie trwało 2, 4, 6 lat, tylko trwało kilkadziesiąt lat. Jeżeli w takiej perspektywie spojrzymy, to od tego, w jaki sposób prezes Kaczyński te sukcesje przeprowadzi, bo prędzej czy później przecież będzie to musiał zrobić, będzie zależało, czy ta partia przetrwa, czy nie. Proszę spojrzeć na partie z zachodniej Europy. Na przykład partie postgolistowskie we Francji, które kiedyś było tak, albo wygrywali we Francji socjaliści, albo postgolistowskie partie. Były to partie dużo bardziej zakorzenione w demokracji, zakorzenione w społeczeństwie, na republikanie, popieranie przez bardzo bogate. I co? I teraz tak, Sarkozy, ostatni postgolistowski republikański prezydent był, zdaje się, odszedł w 2010, dobrze pamiętam? Chyba w 2010. Minęło 10-12 lat i kandydatka wystawiona przez tę partię nie uzyskała 5% i partia nie dostała nawet zwrotu kilkunastu milionów euro kredytu, który wzięła na kampanię, i kto inny stał się prawicą. Więc to nie jest pytanie, czy z prezesem Kaczyńskim, czy bez, bo ja znam ambicje prezesa Kaczyńskiego. On by chciał, żeby to środowisko odgrywało rolę nie 2 lata, tylko 20, 30 i więcej. I oczywiste jest, że jeżeli o takiej perspektywie czasowej mówimy, to musimy mówić o sukcesji. I to prezes Kaczyński, wybierając następców i jak, w jaki sposób oni będą działali, czy będzie wykluczał ludzi, czy raczej zapraszał wszystkich, zdecyduje o tym, czy ta partia przetrwa, czy nie, bo ambitnych ludzi na prawicy nie brakuje. Ale chodzi o to, czy odebranie władzy w takiej perspektywie nie kilkudziesięcioletniej, ale kilkuletniej powiedzmy, czy odebranie władzy Donaldowi Tuskowi to jeszcze będzie ambicja prezesa Kaczyńskiego, czy zdecyduje, że będzie to mógł zrobić tylko ktoś inny? Na pewno będzie to ambicją prezesa Kaczyńskiego. Przecież oni ten spór z Donaldem Tuskiem toczą od bardzo dawna i nie ma wątpliwości przecież, że nikt chyba nie ma wątpliwości, że te wybory w 2023 skończyły ten spór. Prezes Kaczyński będzie dążył do tego, żeby to odzyskać. No, słyszymy różne pomysły. Ja tylko przypomnę, że w 2015 roku prezes Kaczyński był prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uczestniczył w kampanii. Twarzami był Andrzej Duda i Beata Szydło. I zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości było możliwe dzięki nowym twarzom. I to jest optymalny model dla PiS-u właśnie? Nie wiem, dzisiaj czasy się zmieniły, wszyscy jesteśmy starsi. Ja wtedy miałem lat 30, a dziś mam prawie 40. Prezes też zdaje się o tyle samo starszy, także mówię tylko o pewnym modelu. Panie ministrze, w telewizji TVN mówił pan niedawno, że przy prezesie Kaczyńskim zostając, że z prezydentem Andrzejem Dudą od 3 lat mniej więcej. Chyba nawet dłużej potem rozmawiałem. Zdaje się, że od sprawy Jacka Kurskiego. Jak to jest możliwe, że lider obozu rządzącego z prezydentem nie rozmawiał 3 lata, pan prezydent nie zapraszał prezesa Kaczyńskiego na rozmowy do pałacu? To z premierem Donaldem Tuskiem w ostatnich 2 miesiącach już, nie wiem, 2-3 razy? 4 oczy rozmawiali? No jak widać, jest to możliwe i normalnie polityka pomiędzy rządem a prezydentem była prowadzona. Natomiast były też spotkania w oficjalnych sprawach, czy to narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, czy to spotkanie z kierownictwem rządu. O takie spotkania przecież normalnie się toczyło. Ja akurat byłem zapytany o to w kontekście takim troszkę złośliwym, że pani redaktor mówiła, że prezydent słucha się, znaczy sugerowała, że prezydent jest związany bardzo blisko z Prawem i Sprawiedliwością, i odpowiedziałem, że, no, że to jest nieprawda i to jest oczywiste, że nie, a z prezesem nie rozmawiał w 4 oczy od wielu lat. Więc a nie zapraszał nigdy prezydent Kaczyńskiego do pałacu? Nie wiem tego, czy zapraszał, czy nie zapraszał. Wiem, jaki jest fakt, że nie rozmawiali, natomiast dlatego wielu dziennikarzy takimi kalkami z przeszłości gdzieś stara się posługiwać sprzed 2015 roku i próbują zrobić przykrość czy to prezydentowi, czy próbują zakłamać rzeczywistość, że tutaj, proszę bardzo, jest za Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast to jest prezydent, który zawetował najwięcej ważnych ustaw dla swojego obozu, z którego się wywodzi. Proszę mi pokazać ustawy, które zawetował Bronisław Komorowski Platformie Obywatelskiej. Ważne ustawy. Albo Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller tam już Tak, ale jaką ważną ustawę Aleksander Kwaśniewski zawetował Leszkowi
Wojciechowi Millerowi porównywalną i wzbudzającą takie emocje jak na przykład Sąd Najwyższy, który zawetował prezydent Duda i na przykład Lex TVN. To, no proszę mi znaleźć dwie takie. Jakby prawda jest taka, że prezydent Duda jest najbardziej niezależnym od swojego obozu prezydentem, porównując z tamtymi innymi. Panie ministrze, i tak jest pan przekonany, że to jest prawdziwa teza, jest bardziej niezależny niż naprawdę Aleksander Kwaśniewski był niezależny? Oczywiście, że tak. No, znaczy fakty o tym mówią. Ma silniejszą, bardziej niezależną pozycję przede niż wszystkim, przede wszystkim Aleksander Komorowski nigdy się od swojego obozu tak nie odciął. Aleksander Kwaśniewski nie był... Przede wszystkim Aleksander Kwaśniewski był wcześniej szefem tej partii, więc w ogóle był bardzo blisko tego obozu, więc został prezydentem, kiedy był działaczem bardzo mocno zaangażowanym partyjnie, był chyba nawet szefem klubu, nie tylko szefem partii. Ale prezydent w 2000 roku wygrał w pierwszej turze, miał pozycję tak silną wtedy, że... Inne czasy to były, a prezydent Duda w reelekcji zdobył więcej głosów w pierwszej turze niż w drugiej turze w 5 lat wcześniej. Czyli prezydent Andrzej Duda najbardziej niezależnym prezydentem w III Rzeczypospolitej. Swojego środowiska politycznego, tak. Znaczy, jeżeli popatrzeć na fakty i wetowane ustawy, to oczywiście. A jeżeli chodzi o własnego środowiska, zawetował najwięcej ważnych ustaw i w ogóle najwięcej ustaw. Możemy to sprawdzić. Mogę panu to powiedzieć. Nie, od tych ustaw nawet parę było, no chociażby wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego ostatniej ustawy. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o dyscyplinowaniu sędziów, to... Jeżeli rozmawiamy o faktach, to tak. Jeżeli rozmawiamy o tym, co mówią publicyści nielubiący prawicy na Twitterze, no to możemy mówić, że nie. No ale pytanie, kto ma rację? Fakty czy publicyści? Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy pan minister posiada ambicje prezydenckie? Czy w wyborach w 2025 roku pana możemy zobaczyć jako kandydata na prezydenta? Moja ambicja jedyna na dzisiaj to dobrze służyć Polsce i prezydentowi i wykonywać swoją pracę. W ogóle o tym nie myślę i jakby z uśmiechem podchodzę do wszystkich takich pytań i z uśmiechem na nie... Ale nie wyklucza pan tego, tak? Niczego w życiu nie można wykluczyć. Dlaczego miałbym cokolwiek wykluczać? Natomiast no, w ogóle o tym nie myślę, panie redaktorze, dlatego... Czy może pan minister wykluczyć, że zostanie kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie? W Warszawie nie, ale gdyby zapytał mnie już pan o jakieś miasteczko nad Morzem Śródziemnym i czy na emeryturze mogę mieć jakiegoś busika, ale wtedy chciałbym mieć z otwieranym takim dachem i będę przewoził ludzi, to już może się zdarzyć. A mówił to Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę panu ministrowi. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia.